Так. Dla porządku zapytam jeszcze raz. Na pewno chcesz to zrobić? Jeśli się powiedzie, zmiany będą nieodwracalne i prawdopodobnie zostanie ci najwyżej 7 lat życia. 7 lat bez lęku, że ktoś mnie zobaczy w niewłaściwym momencie. Bez piętna od mięca i potworzycy. 7 lat prawdziwego życia. Tak, Geralt. Na pewno chcę to zrobić. Dobra. Musisz się skoncentrować. Powtarzaj za mną. Munna gan dehrau, munna finerat. 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 Zaraza. Geralt! Patrz! Patrz! Bogowie! Będę mogła chodzić na bale. Będę mogła wyjechać do Oxenfurtu albo nawet do samego Nowigradu. Dzięki Wiedźminie! Powinnaś podziękować Guillaume'owi. On mnie wynajął, żebym ci pomógł. Tak. Jemu też jestem wdzięczna. Powiesz mu to ode mnie? A nie uważasz, że powinnaś sama mu powiedzieć? Może i powinnam. Ale wolałabym nie. Proszę, przekaż mu to w moim imieniu. Dobrze, powiem mu. Bywaj.
Geralt, co z Vivienne? Udało mi się zdjąć klątwę. Naprawdę? Wszystko już będzie dobrze? Prosiła, żeby ci przekazać wiadomość. Jest ci wdzięczna, bo dzięki tobie może teraz normalnie żyć. No dobrze, ale co z nią? Vivienne wybrała sobie metodę, która jej bardziej odpowiadała. Jest całkowicie wolna. Myślę, że czuje się szczęśliwa. Beze mnie? Pomogłeś jej, ale to nie znaczy, że musiała cię pokochać. Jak mawia mój znajomy poeta, jeśli naprawdę kogoś kochasz, to pozwól mu odlecieć. Wiesz co, Geralt? Proszę, to twoja zapłata. W końcu zasłużyłeś na nią. Ale daruj sobie dobre rady. Bywaj. Gratuluję. Jedzcie, pijcie i radujcie się! Na to rzeczę Lebioda! Proszę, proszę! Sam Geralt Herbomost zaszczycił moje progi. Czego wam trzeba? Bądź tak miła i pokaż, co tam masz na sprzedaż. Może masz ochotę zagrać w Gwinta?
włosów, prawda i racja. Łupieżu, ani kiedyś też będę. Rycerz de Peyrac, Peyrac zabity. Taki moc. Dowiodłeś się, że 5 cnót rycerskich nie jest ci obcych. To znaczy, że mogę podnieść miecz? To broń dla mistrzów. Musisz pokazać, na co cię stać. Walka odbędzie się na środku jeziora. Czy jesteś gotów? Mogę zaczynać w każdej chwili. A zatem dobądź miecza. Dowiodłeś ponad wszelką wątpliwość, że jesteś godzien posiąść magiczny miecz. Oto i twój Arondajt. My się chyba znamy. Oczywiście, że się znamy. Pamiętasz? Pustelnik powiedział, że wie, kim jesteś. Pani Jeziora. Tak, to ja. Noś ten miecz i nigdy nie zapominaj, że zdobyłeś go udowadniając, iż jesteś prawym człowiekiem, któremu przyświeca dobro. Mam nadzieję, że tym razem go nie zgubisz.
Po prostu świetnie. Cóż tu się dzieje? Thank you.
stał goły na rogu stodoły. Zaraza. Jedziemy! Zawalony budynek. Pewnie fundamenty zostały podkopane. Wieczorem hops do dzwonów. Tam już mnie czekają. Kę pokażę. Wygląda na to, że Wiedźmin nigdy nie zabił stworzenia, które tropił. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Jak wino z czasem kwaśnie.
korem hops do dzwonów. Tam już mnie czekają. Panie, uważaj pan. Na pracy są całe dziotki, a wieczory same. Takie z tych naszych błędnych bohaterów, że niedźwina trzeba było wzywać. Ej, czwoku! Zobaczmy, czy wiedźmin zostawił jakieś ślady. Zostawił znaki na ścianie. Sprytnie. Muszę je znaleźć. Warto zna się tu rozejrzeć. Zobaczmy, dokąd prowadzą. Warto się tu rozejrzeć.
muszą być zwłoki tego Wiedźmina ze Szkoły Niedźwiedzia. Niepotrzebnie podjął ryzyko. Widać, bardzo zależało mu na tym pancerzu. Zrobię dobry użytek z tych schematów.
Co tu się wydarzyło? Pracą jak z babą. Zawsze można zmienić. Siema! No witam! Trzeba popytać miejscowych, czy coś o tym wiedzą. Jedź, Putka! Ależ mi się ręce trzęsą. Wiedźmin, nie wiedźmin, zapierdalać trzeba. Tempo!
To muszą być ruiny fortu, o którym wspominał Zdrawko. Warto się tu rozejrzeć. Ciekawe, co zdarzyło się w Mont Crane.
magia to miejsce mocy.
Medalion drży to miejsce mocy. Dalej, Płotka, dalej! Ciekawe, co zdarzyło się w Mont Crain.
wyciszony zamek. Wymarzone miejsce na kryjówkę. Ciekawe, co zdarzyło się w Mont Crane.